Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Kontynuujemy przygodę Rakowym Częstochowa. Przygodę, która. No, zmierza powoli do końca. Natomiast uważam, że e, no już i tak możemy ją uznać za udaną, patrząc na skład tego Rakowa. E, sam fakt tego, ile mamy powołanych zawodników, to jedno, ale my też wiemy, jak ci zawodnicy wyglądają i że to jest kawał e, piłkarzy, prawda? Więc teraz tak: e, akceptujemy propozycję wypożyczenia do Bacze, nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli miałby pójść do Hull City i będzie wolał Anglię, to mogą się tam dogadywać. Nowak e, odejdzie do e, Walencji. Elek dostał tę propozycję, ją akceptujemy, natomiast Milan Nowak dostaje propozycję wypożyczenia z opcją wykupu z Lons, no tylko jeżeli to ma być opcja wykupu, to ja nie mam z tym problemu, tylko chciałbym, żebyśmy zaczęli od 7 milionów i nie sprzedawali go za mniej niż 6 yy... 6,500. Co sprawi, że zarobimy na tym transferze ewentualnie dużo więcej niż to, co proponowała nam Barcelona, bo Barcelona rozpoczynała negocjacje tam chyba od 5 coś. E, więc uważam, że jeżeli tak wyjdzie, to jest spoko, bez procenta. Wolałbym, żeby był ten procent. No ale niestety e, widzimy, że te negocjacje pod tym względem były naprawdę problematyczne. Słuchajcie, szykujemy się na mecz z Werderem Brema. E, widzimy, że oni żadnego zawodnika powołanego w swoich szeregach nie mają. E, my już e, również, ponieważ skończyliśmy Zakończyły się ewidentnie te mistrzostwa, czy to, co to tam było. Zagra tu Baran, tu zagra Slot, tu zagra e, Sfarnas, tu zagra Malinowski. E, tak sobie rozpoczniemy ten sezon, znaczy ten mecz. E, zobaczymy na lewej stronie e, Kamińskiego, na prawej, natomiast chciałbym, żeby wystąpił Kolanko. No i chyba w takim składzie możemy sobie tutaj na spokojnie podejść do tej roboty, którą może wygramy, może nie? Wygrywamy 2 do zera. Baran strzela i strzela, więc fajnie. Rozprawiamy się z niemiecką ekipą, natomiast to są mecze przedsezonowe. Tutaj nie dorabiamy do tego większej ideologii, tutaj nad tym się nie skupiamy. Jedyne co robimy, to przechodzimy do centrum transferowego, bo ja obserwuję tutaj cały czas tego młodego napastnika naszego. Mamy go, czy go nie mamy? Że, bo to jest ważne, żebyśmy go tutaj mieli na liście, słuchajcie. Żebym ja go nie zgubił, żeby nikt nam go nie podpisał. Bo jeżeli ktoś go podpisze, będziemy musieli go wykupywać. A może być to niemożliwe. Więc zobaczmy sobie centrum transferowe. Wydawało mi się, że ja go mam na liście. Więc szybko to musimy zrobić. Czekajcie, szukaj zawodników. Polska, bo ja byłem przekonany, że go dodałem do listy. Jeżeli nie, to to jest tylko i wyłącznie mój błąd. Please, bądź tu ziomal nie ma go Ha Fantastycznie ja go dodałem do scouting Nie dodałem go do listy I to jest błąd za który słono trzeba będzie zapłacić No ale trzeba będzie to zrobić po prostu eee, Więc trzeba wziąć szukać zawodników Tym razem już niewolnych no, strasznie zrąbałem. W sensie byłem przekonany, że ja go dałem do listy, bo. i że będę go sobie obserwował. No, ale zrobiłem źle i teraz trzeba będzie stracić dużo pieniędzy. W sensie stracić. No, wiadomo, że to jest zysk. E, koniec końców, ale. Leszek Wilk to jest on. Ta. Stop. Usuń z listy życzeń. Czyli on był na liście życzeń. I teraz tak. Wiadomości. Aha. Czyli. Czyli ja go miałem na liście. A nie dostałem im. No, ja nie wiem czy ja, je ja teraz jestem ślepy. Ale nie widzę tutaj żadnej informacji na temat Leszka Wilka. To jest totalnie bezsensu, ej. To po, po kiego grzyba ja mam tą listę, jeżeli nie dostałem informacji na ten temat? W sensie, no byłem przekonany, że jeżeli będą z nim negocjowali, to dadzą mi tutaj ten, no... No nie udało się. Wartość to jest 66,5 miliona, no więc przegramy wyścig prawdopodobnie, no bo... Mając nawet cały nasz budżet tutaj... E, czyli 20, no ale robiąc to tak, no to to nam się niestety nie uda. No czyli, czyli e, główny cel, który przed sobą założyłem, będziemy mogli zrealizować tylko i wyłącznie po sprzedaży karbownika. Zrobimy to, w sensie e, i tak, karbownika moim zdaniem w tym układzie trzeba sprzedać, więc e, jestem na to gotowy, bo tak jak powiedziałem, moim zdaniem to jest moment, w którym on powinien tak odejść, żebyśmy my mogli zrobić krok do przodu. Więc wystawiamy go na listę transferową Jeżeli wrócimy do formacji z wahadłowymi To e, I tak mamy tam Sigura Mamy tam e, Naszego Mirosiego ewentualnie W sensie to jest e, coś co możemy zrobić Mamy propozycję e, Za Nowaka Akcept. Ok Roczne akceptujemy Dobrze, czy 5 milionów 7, przecież ja to zlecałem. I dobra, ja nie wiem, czy ja, ja się budzę w jakiś alternatywie Dobra. Y... 7 milionów 500 chcę za niego. No i dobrze, i super, i czy mi się już piłkarze mylą. Przecież. My to zleciliśmy. I oni wrócili z niedogadanym, jakby. Nie, dobra, ja, ja nie wiem, czy mi się coś miesza e, w głowie przez tą alergię, i przez to, że mi się po prostu leje z nosa i mam ciężki łeb, czy o co chodzi. E, natomiast, dobra, nieważne. Lazar e, Nowak to jest piłkarz, który odchodzi. Fajnie, do Walencji, super, dogadane Kowacewicz odchodzi do Fenerbaczy, czyli nawet Hal City tam e, nie zdążyliśmy dogadać super. E, więc dobrze, że te wszystkie elementy mamy zrobione. Gramy teraz z Lil, e, szykujemy się do tego spotkania, słuchajcie. E, drużynę mamy prawie przygotowaną. E, więc robimy to i zobaczmy to spotkanie przegrywamy jeden do dwóch, ale to nie jest najmniejszy problem, w sensie e, to są e, rzeczy, na które jesteśmy gotowi, szczególnie przed sezonem, tak? I Kiedy mieszamy tym składem i tak dalej. Dobra, e, więc tak to wygląda. Ja chciałbym zobaczyć sobie strategię zespołu, ale nie strategię, a tak naprawdę e, interesuje mnie tutaj e, to, czy my możemy dotrudnić sobie kogoś. Cały czas nie możemy, więc to zostawiamy, no mamy 5 na 5, więc e, to mnie nie interesuje. No to co? Czekamy na spotkanie z Lechem Poznań. Odchodzi kolejny nasz młodziak, więc to mamy zrobione. Ja muszę przejrzeć plany treningowe jakie mamy i zobaczmy sobie zatem plan treningowy, bo tutaj mamy was na tym. Wy sobie przejdźcie na zrównoważony dla wyjściowej jedenastki, no i oczywiście ławeczka cyk na skupienie na szkoleniu. Piek. Dobra, więc to mamy zrobione. No, i w takim razie zobaczmy sobie jeszcze zespół, jak się to prezentuje tutaj. Też istotne dla mnie jest to, żeby Iwi Lopez dostał paskę kapitańską. Yy, więc tak to też zrobimy. Devlin, weararium IG, bo ja Cię tu wyrzuciłem, ale masz wrócić. Yy, dobra, czy na ławeczce kogoś nam brakuje? No nie, zbyt. Ty zostajesz tu. Ty zostajesz tu. Ty tu. Ty tu. Ciebie chciałbym. No, ty za Asfarnasa w takim razie. I Kis za Karbownika. Na razie. Ale oczywiście, tu będziemy sobie wszystko rotowali. Ok, zapisujemy. Um, no i szykujemy się do tego, co przed nami. Wściekły jestem na tego, w sensie. Bo powiem tak, słuchajcie, ja wiem, że ja tego Roberta Lewandowskiego, naszego młodego, mógłbym sobie podpisać od razu. Zdaję sobie z tego sprawę. No, ale chciałem dać ten bonus, tak. E, i, I na tym mi bardzo zależało. E, więc. No. I tak, jeżeli sprzedamy tego karbownika, a sprzedamy go za chwilę, to prawda, te oferty, które dostajemy, są jakieś absurdalne. Ee, no nie, e, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, słuchajcie, jak to nam, e, jak to nam wyjdzie. W sensie, e, będziemy mogli sobie tego zawodnika pozyskać. No chcę karbownika sprzedać za około 30. 5 milionów, zobaczymy 30, 35, e, wtedy powinno być nastać na tego młodego e, i zobaczymy jak się to poukłada jeżeli nie, no to może trzeba będzie na niego zapracować mnie to nie boli, że wydamy na niego horrendalne pieniądze, tak powiem e, zgadzają się bardzo szybko oba zespoły więc ja akceptuję tę propozycję akceptuję propozycję Lester no wydaje mi się, że to Lester powinno być takim kierunkiem gdzie Karbownik się uda, e, natomiast 83 to był ten moment, w którym trzeba było go sprzedać, ma nowy kon znaczy ma kończący się kontrakt trzeba było to wszystko zrobić e, Propozycja za Frankowskiego do Benfiki, odrzucam ją na razie, albo inaczej, zlecę tutaj to, nie muszę się na to zgodzić na szczęście, e, zlecę tutaj to z tego powodu, że e, no jeżeli będziemy musieli zarobić na tego młodego, no to na frankowskim możemy zarobić te pieniądze, tak? E, jeżeli by było trzeba. Tymczasem na razie nie skupiajmy się na tym. Na razie skupmy się e, na spotkaniu, które przed nami i w tym meczu zagramy układem następującym: Bogusz, Markwiński, baran. I w ten sposób sobie to wszystko poukładamy. E, na to spotkanie jesteśmy gotowi. Zatem trzymajcie kciuki za trzy punkty wywiezione z Poznania. No i nie tylko trzy punkty, ale trzy gole. Kamiński oddaje e, to, że daliśmy go na tej lewej stronie, i to bardzo mnie cieszy. Bo e, no fajne jest to, że zastąpiliśmy sobie jednego Polaka drugim Polakiem w, w spoko sposób. Karbownik wybiera Anglię i nie ma co mu się dziwić. No i my teraz uzbrojeni w naprawdę solidną pęgę e, możemy iść po tego nowego Lewandowskiego, e, którego mamy sobie tutaj napastnik. Gdzie ty jesteś? Lipsk 83 oceny ogólnej on już ma. Yo. No, muszę powiedzieć, że tego to się nie spodziewałem tu, e, że to aż tak wysoko będzie. E, dobra, no zobaczmy, czy nam się uda go kupić. No. E, ile mamy? 50. No to nie kupimy go. No bo to jest 50, 25. No, niestety. Niestety, nie, 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 nie damy rady go kupić. No, mój błąd! Jakby cała operacja Lewandowski zakończyła się wielkim niepowodzeniem, i popełniłem błąd. No i tyle, co mam więcej zrobić. Na szczęście, tylko w grze, a nie w rzeczywistości. Bo wtedy bolałoby to bardziej. Kamil Piątkowski, tego zawodnika sobie tylko prześledziliśmy, natomiast jego nie będziemy sprowadzali do nas. Szczerze powiedziawszy, ja w ogóle nie spodziewałem się, że ten regen będzie tak potężny. W sensie myślałem, że on będzie miał, wiecie, na start około 78 i tyle, no i w tym momencie możemy się wyprzedać dla niego, tylko pytanie czy jest sens to robić, w sensie takim, że mamy tu Przemysława Frankowskiego uważam, że jest to bez sensu, uważam, że powinniśmy zostać z tym i po prostu muszę przyznać się do błędu, że tego Regena trzeba było ściągać pierwszego dnia strzelając z tą jego wartością ale z drugiej strony no można było ten, no, Źle zrobiłem, bywa, e, jakby no nie będę się tutaj, y, no jakby, to, jakby nie wiem co mamy więcej zrobić, źle zrobiłem i tyle, e, tymczasem tak, tu robimy oczywiście zmiany e, i gramy tak jak graliśmy, Czyli znowu Bogusz dostaje szansę e, i wygląda to naprawdę przyjemnie. A gdybyśmy bez tego Lewandowskiego byli w stanie w ogóle osiągnąć sukcesy w tym sezonie, to już w ogóle by było piękne. E, ale na razie skupmy się na tym, e, jak gramy i zastanówmy się, czy w, z, czy w związku z tym nie potrzebujemy jakiejś zmiany, bo e, mamy oczywiście naszego Marchwińskiego który może zagrać wszędzie, mamy Bogusza, który może zagrać wszędzie, natomiast e, mamy Kaczmarka Kisa, Kolanko. Czy nie potrzebujemy jednej opcji typowo na dziewiątkę, nie? I takiego zmiennika napastnika, który by nam się tutaj przydał. Eee... Jestem ciekawy, czy on w ogóle jeszcze gra. Gra, ile ma, ile ma overola? Dla mnie spoko. E, dla mnie spoko. Miał być, miał być region lewego, będzie e, Arek Milik, ale uważam, że i tak jest to spoko. Roczne wypożyczenie, e, więc kolejna była gwiazda, no, tylko tutaj wolałbym 50-50 się podzielić, e, no i G do gadani. No i super, słuchajcie, Arek Milik e, jako super rezerwowy, e, zobaczymy jak będzie sobie radził tutaj na tej dziewiąteczce. E, Okej. Okay. Eee... No muszę powiedzieć, że to jest coś, czego się absolutnie nie spodziewałem. Eee... Strzelam tu bardzo, bo nie pamiętam tej wartości. No i źle strzeliłem. No ale po to trzeba będzie wrócić, słuchajcie. No bo jeżeli ja mogę ściągnąć juniora Adamu jeszcze do drużyny, no to to by było doskonałe Ale wiecie co, no jeszcze spróbujemy uderzyć Tu do tego Leszka Wilka, no ale my nie mamy na kim Zrobić pieniędzy, w sensie No tu by trzeba było, było podjąć taką decyzję Że co, e, finanse Zobaczmy jak to wygląda No Barana nie sprzedam, Kamińskiego nie sprzedam Markwińskiego nie sprzedam, i Iwiego Lopeza Wolałbym nie sprzedawać, mógłbym sprzedać Młodego Kaczmarka, nie, i wtedy jest pytanie Sprzedajemy młodego Kaczmarka I mamy szansę kupić tamtego Lewandowskiego Tak naprawdę Młody kaczmarek, czy młody Lewandowski. I do tego się to tak naprawdę sprowadza. No bo co, no, ba baran jest zbyt dużym zawodnikiem dla naszego klubu, żebyśmy mieli go teraz sprzedawać. No sorry. I on też, y on też pokazuje, że, że, że umie grać w piłkę. Nie? W sensie to nie jest taki pusty junior, tylko on naprawdę... Robi robotę. Markwińskiego nie chce się pozbywać, bo on jest nam bardzo potrzebny. Iwi Lopez ustaliliśmy. No chyba słuchajcie, że puścimy Iwiego Lopeza gdzieś na ostatni, wiecie, rando jakiejś Barcelony czy gdzieś. Eee, I. No ale z drugiej strony ja nie chcę go sprzedawać, nie? Dam przyjmuj oferty. Jeżeli by przyszła jakaś wielka hiszpańska oferta, to wtedy bym go sprzedał, nie? E, bo to by było pięknym pożegnaniem gdyby on wrócił sobie do Hiszpanii na jakiś fajny um, kontrakcik więc zobaczymy czy przyjdzie jakaś oferta za Eviego, e, i wydaje mi się, że to jest sensowne, Sigur zmienia pozycję e, no i tak naprawdę box to box teraz, nie żebyś poprawił sobie to, okej okay. najgorsze jest to, że tak naprawdę ja teraz myśląc o zawodnikach o ewentualnych wzmocnieniach i tak dalej myślę o kontencie, w sensie Problem jest taki, że realnie to my mamy już teraz drużynę świetną. Na tym poziomie mamy drużynę gotową. Na tym poziomie mamy drużynę, no niemal doskonałą. Ja wiem, jak to może, e, jakby brzmieć, z punktu widzenia tego, no, że odpuściliśmy tego lewego. E, w sensie, że ja go odpuściłem, bo tutaj to jest tylko i wyłącznie moje niedopatrzenie. Ale no uważam, słuchajcie, patrząc na to, co my mamy, no to zobaczcie, jak ta drużyna wygląda. Nie mamy niżej niż 80 w składzie, nie? Yy, to jest naprawdę coś. Teraz jeszcze sprowadzamy sobie ciebie tutaj, wrzucimy pyk. To nie znaczy, że tych zawodników będziemy odpuszczali. Natomiast uważam, że po prostu no, trzeba to zrobić. Realnie, patrząc na tą drużynę, powinniśmy się pozbyć kolanko. No. Bo on nie, nie pogra, chłopak. Ja go bardzo lubię. On dał nam dużo, ale nie pogra, chłopak. I wydaje mi się, że to jest też miejsce, gdzie powinniśmy poszukać pieniędzy. Eee, to nie są pieniądze duże, ale uważam, że ten zawodnik powinien odejść z drużyny. Ja go bardzo lubię, słuchajcie. Ale on, dla jego dobra, on powinien odejść, bo on nie dostanie szans, nie? On nie dostanie szans, przegra z tymi młodymi, a to jest około 10 milionów, które możemy złapać za niego też. On powinien sam być zadowolony z tego, że odchodzi. Zobaczmy. No właśnie. Przykre to jest, ale uważam, że tak trzeba tak to trzeba było rozwiązać. No dobra, szykujemy się na starcie z wartą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I, 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 I jesteśmy gotowi w takim razie na to, żeby się tutaj pyk przygotować. No i słuchajcie, no chciałbym, żeby to wyglądało lepiej z punktu widzenia frankowskiego, nie? Ale ziomal na razie po prostu przegrywa rywalizację. Albo inaczej. No nie ma powodu dla którego mielibyśmy go nie w, e, mielibyśmy zmieniać ten skład no bo zobaczcie jak to działa nie zobaczcie jak to lata e, po prostu to, to, to dobrze wygląda nie i e, Franek przegrał jak na razie miejsce w składzie no bo jeżeli mówimy o drużynie która w tym momencie e, wygrywa wszystko w sposób be, mega przekonujący nawet radzimy sobie e, z zespołem z Łodzi co zawsze sprawia nam wielkie problemy no to uważam że serio Serio, coś jest na rzeczy. Kolanko dostaje propozycję Twente My spróbujemy tutaj wywindować troszkę tę, ten, tę cenę. Zobaczymy, czy uda nam się to jakoś zrobić. No, brugia odrzucamy. To musi być potężna, potężny zespół. No, możemy słuchajcie, też zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy zagrać Fotisem też. Co prawda, jest to sprzedaż po pół sezonu, ale jeżeli ja chcę tego napastnika z Polski. I to jest ostatni sezon. Ja bym bardzo chciał go tutaj mieć. To zobaczmy. Co oni powiedzą na to? No tu mógłbym zrobić to tylko tak, nie? W takim razie. To jest nasz jedyny, jakby, ruch, który możemy zrobić. No nic. No nic. No niestety trzeba to. Yy, raczej odpuścić, natomiast ja chcę zrobić jedną rzecz i to mnie bardzo interesuje, bo graliśmy z tą Wartą yy, i oni mieli tamtego ziomka, czekajcie i on mnie interesuje, bo Jestem ciekawy, bo on był tam zawodnikiem Wiecie, do obserwacji Na 99% się nim nie zainteresujemy Ale warto go sobie sprawdzić No nie? Dobra, szykujemy się na ruch eee, Twente dogada na sprzedaż Ale wy tutaj nie ruszyliście tej e, ceny w ogóle do góry Więc poprosiłbym jednak, żebyśmy podeszli Tu troszkę wyżej eee, Moja propozycja to jest 14 tak? I okej okay, Uważam, że to jest Dobra, dobra wartość. Nie pamiętam za ile my go kupowaliśmy, ale uważam, że to jest dobra wartość. No i ewentualnie, jeżeli wy chcielibyście go kupić, no to my mówimy tutaj o takich pieniądzach, nie? To mówimy tutaj o instant proficie naprawdę wysokim. E, więc tak to robimy i czekamy na mecz z ruchem, do no, którego to starcia e, No bez oszukiwania siebie i przede wszystkim e, Frankowskiego podchodzimy w ten sposób, nie? No bo kurczę, innych opcji troszeczkę. Eee, nie widzę gdzie jest ten Bogusz Jest lekko zmęczony Ale słuchajcie dał ostatnio dwie sztuki Chyba z tego środka pomocy Trochę głupio by było go Nie ale zrotujemy to jednak Więc zróbmy to tak eee, Zagrajmy tak jak chcieliśmy Czyli tutaj Frankowski zagrasz sobie eee, Markwiński z Baranem Bo Baran masz być bardziej na tej pozycji Więc tak to robimy eee, Bogusz jest tutaj zmęczony Więc Kis eee, I tu Młody który młody? Nie no, to slot. Slot wskoczy sobie tutaj eee, i tu Swarnas. No to co? Gramy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Gramy u siebie i ten mecz musimy wygrać. I wygrywamy. 2 do 0. Kaczmarek strzela. Eee, Wchodząc z ławki, czyli ten nasz środkowo obrońca. No i Markwiński strzela. Super. Fajnie, Frankowski też dobry mecz. No, i tak to powinno wyglądać, nie? Że, że, że w tej lidze to my musimy sobie pykać w ten sposób, no bo innej opcji nie widzę. Czekamy w takim razie na to zamieszanie transferowe. Eee, Frankowski, gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Coś ty tam robił, bo ja już nie pamiętam, co ja ci zleciłem. CPS-a pewnie, nie? Ale ty już nie musisz tego robić. W sensie możemy ci to zmienić. Ale wracasz na PP, byku. Eee, no, i, i tak to wygląda. Kurcze, no zastanawiam się nad tym frankowskim, bo to są 33 lata, ale z drugiej strony. Mm, z drugiej strony, czy my nie chcemy z niego trochę pieniędzy? Ale z, z kolei on jest naprawdę przydatnym żołnierzem tutaj, nie? I po prostu trzeba założyć, że on straci miejsce w składzie. Kolanko odchodzi do Twente. Uważam, że to jest w ogóle świetny ruch. I, i patrząc na to, ile my za niego zarobiliśmy z perspektywy e, całej jego kariery i tak dalej, uważam, że to wyszło naprawdę dobrze z tym piłkarzem. E, Carlos dostaje propozycję z Ellasu. E, no ale powiem tak. Jeżeli nie sprzedamy Frankowskiego, to odejście Carlosa ma sens, ale czy my nie chcemy go jednak sobie zostawić? Wydaje mi się, że powinniśmy, bo on jest na bardzo kuszącym dla nas kontrakcie, bez nas sporadycznym, więc on nie, nie walczy tu o miejsce w zespole za bardzo, nie? Więc teraz tak, patrzę, co się tutaj dzieje, bo po tego ziomka się wszyscy zgłaszają. Lipsk się też zgłasza. Lipsku, ale my potrzebujemy, słuchajcie, dużo pieniędzy, żeby od was kupić piłkarza ewentualnie. E, więc zobaczymy co, co, co ten Lipsk jeszcze nam powie Ja nie mam problemu Żeby poświęcić Kaczmarka Bo na te pozycje środkowych pomocników ofensywnych Mamy dużo lepszych piłkarzy Jednak Lipsk się nie zgadza e, No i teraz trzeba to trochę przekalkulować Bo teraz tak, ile mamy pieniędzy? 58 milionów e, Centrum transferowe Zobaczmy, e, otrzymane oferty No nie będzie nas stać na tego, tego Chyba no Zobaczmy, co powie Freiburg. 50. 31,600. Ziomal, kurczę się. Tak, tak ten. Tak się napieli, że koszula mu spadła. 45. Okej, okay, słuchajcie, 45 za młodego. Normalnie bym go nie sprzedał, natomiast ja mam świadomość przede wszystkim tego, że my mamy na tą pozycję naprawdę mocną obsadę. Więc taki kaczmarek dla nas nie jest yy, super ważnym zawodnikiem. Nie, w sensie mamy lepszych piłkarzy, mamy dużo tej młodzieży w środku pomocy, a ja chcę napiąć wszelkie środki, żeby tego młodziaka tam kupić do nas. Yy... Że, żeby zobaczyć ten Riden Lewandowskiego W akcji, bo po to go ściągnęliśmy To jest ostatni sezon, chcę się tutaj zabawić Zabawiliśmy się też z Puszczą Wygrywając naprawdę przyjemnie I wysoko Więc bardzo mnie to cieszy No i zobaczymy Jak to wyjdzie, słuchajcie, tutaj Dalej z Bohemian Zgramy w lidze konferencji, ja byłem przekonany Że będziemy grali w lidze Europy no, ale tak się nie dzieje. Kaczmarek przychodzi za te 45 milionów, czyli tutaj naprawdę duża suma wpada do budżetu. No i teraz. Czekajcie, który my mamy w ogóle dzień miesiąca? Dobra, to możemy idealnie teraz jeszcze ruszyć po. albo są eliminacje ligi konferencji w ogóle, tak? Wow. Możemy ruszyć po tego wilka. Gdzie ty jesteś, wilku? Zaproponuj kupno Możemy ruszyć To jest w ogóle absurdalne Jakimi pieniędzmi tu obracamy Ile my mamy na koncie No ale o to chodzi 80 milionów 5% od kolejnego transferu Co wy na to? 109 milionów Ok 80 milionów Albo nawet 70 milionów Co wy na to? Tak zróbmy 109 na flat chcą już. No my nie mamy tyle. Mamy 90. Co wy, nad? 109. Ok, kontroferta, wymiana piłkarzy. No tylko teraz za bardzo już tych piłkarzy, których oddać byśmy chcieli, ee, to my nie mamy. Mamy Ze Carlosa, którego możemy im wrzucić. Jesteśmy w stanie to przeżyć. No mamy dużo środkowych obrońców ewentualnie, no ale Malinowskiego nie damy. Eee, no, to z tej dwójki oddałbym slotę ewentualnie, bo mamy Mirosie eee, z Farnasa. No ale wolałbym jednak nie. Eee, środkowie obrońcy nie, bocznie obrońcy, mamy tylko ten Ze Carlosem. No, to spróbujmy zagrać jeszcze tym Ze Carlosem. Ok, oni do nas wrócą eee, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, staram się zrobić wszystko, żeby tego ziomka ściągnąć. Kaczmarek został sprzedany. Spoko, tutaj mamy propozycję, ale ty nigdzie nie idziesz ziomal, jakby zupełnie nie, nie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy, żebyśmy to zrobili i oni chcą 109 po prostu, a no tylko fantastycznie to zrobiłem, dobra, czyli negocjuj, nie możemy, jestem debilem, Jezus Maria, fantastycznie. Dobra, zlećmy to i w międzyczasie musimy zrobić tak, transfery. E, z, z, po prostu to jakie błędy zrobiłem przy tym wilku e, zdarza się. Znaczy zdarza się, ale no, cz, czemu musiałem to zrobić? E, Otrzymano oferty. E, nie mamy, czyli trzeba zrobić teraz tak zespół. E, tak. I spróbować zrobić to tak. Żeby szybko przemienić to. Jeszcze może nam wpaść bonus w ogóle za yy, awans, no bo nie, nie zakładam, żebyśmy tu nie awansowali. No bo z tymi Bohemianami to ich po prostu musimy rozjechać, innej opcji nie ma. No i praktycznie tak się dzieje. Więc spoko. Lech Poznań swoje spotkanie tam remisuje, widzimy. E, I czekamy w takim razie na to, jak to wyjdzie tutaj. Dzień meczowy, ok, No ale tego wilka nie kupimy. Przez to, że mi się omsknął... Znaczy, nie kupimy go przez to, że go nie ściągnąłem z rynku wolnych zawodników. A potem omsknął mi się palec, kliknąłem akceptuj. Po prostu za szybko kliknąłem. Eee, no komu się nie zdarzył klik, no to niech pierwszy rzuci kamień. Eee, tymczasem, yee, no niestety go w ten sposób. E, niestety go nie kupimy, bo e, on nam się z, z, no przeterminuje, nie. Przynajmniej wygrywamy z Łódzkimi zespołami, co przerastało nas w zeszłym sezonie. E, więc jestem z tego powodu zadowolony, e, że jesteśmy w stanie tu trzymać formę. Natomiast patrzymy na to, co się dzieje tutaj. E, Markwiński się nie wydaje tamten. Sprawdzamy tylko możliwości, ale żadna możliwość się nie pojawia, nie przychodzi, a nie przeczekamy go sobie. E, więc wilk staje o koniem, ale on w ogóle nie przyjął oferty, czyli tutaj nie byłoby nas stać na cały ten deal. Więc koniec końców yy, i tak na tego wilka realnie nie byłoby nas stać tutaj. Yy, więc No pozbyliśmy się tylko tego juniora, nie? Czy to dobrze, czy to źle, ciężko powiedzieć. W sensie takim, że jesteśmy teraz najbardziej zarobionym klubem w historii w ogóle świata polskiego. Yy, natomiast no, w pogoni za tym Wilkiem niestety yy, straciliśmy tego zawodnika, i, i, i tyle. Dobra, szykujemy się do tego starcia. Zły jestem. W sensie jestem zły na siebie, że tego Wilka nie, yy, nie, pod, yy, nie podpisałem, i to był błąd. Jakby potem starałem się ten błąd wyprostować. Nie udało się to. I tak naprawdę do tego się sprowadzają wszystkie te teraz działania, nie? Yy, no i tyle. No, co mogę więcej powiedzieć, no. Tak wyszło i więcej już zrobić z tym nic nie mogę Zagramy sobie w tym meczu na pewno Z paroma zmianami Bo zobaczymy sobie tutaj Markwińskiego Na prawej stronie Tu zagra sobie Baran Na ataku Milik I zmiany w obronie Młody Malinowski I Slot I Carlos zagra na prawej stronie bo może. Tak zrobimy. Dobra. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. E, szybka symulacja. I to spotkanie wygrywamy 2 do 0. No gdybyśmy tu przegrali, to byłby jakiś absurd, nie? E, Lech Poznań nie awansuje z tego, co widzimy. E, no i teraz tak, słuchajcie. Mam problem taki, że... To, co zrobiłem z tym Wilkiem i potem z tym Juniorem, to są duże błędy. Natomiast, patrząc na ten skład, no kurczę, ciężko nie być zadowolonym z tego, jak ta drużyna wygląda. Bo... Mamy tutaj Barana, który może być naszym prawym pomocnikiem, lub też Markwińskiego możemy tu ustawić sobie. E, to już tak naprawdę e, wydaje mi się, że Baran tu powinien grać, bo on miał liczby w zeszłym sezonie i ten. Mamy Sigura, który wbił 80. No i, i ciężko nie być zadowolonym z tego, jak ta drużyna wygląda. Natomiast mam świadomość tego, że mogła wyglądać. Eee, jeszcze lepiej, tak? I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że mogła wyglądać jeszcze lepiej, albo my, mo bo mi moglibyśmy mieć tutaj tego polskiego zawodnika, albo mogła wyglądać jeszcze lepiej, bo moglibyśmy mieć tutaj tego eee, naszego młodego, obiecującego Polaka, tak? I pod tym względem, eee, no to tutaj zepsułem, tak? I pytanie teraz, czy, czy jest jakiś sposób, w którym można te błędy naprawić? I osobiście uważam, że nie ma takiego sposobu. W sensie po prostu trzeba powiedzieć, Ej, zepsułem i tyle, no bo nie mamy na liście zawodnika, który byłby w stanie teraz nam to odkręcić. Bo nie mamy tu młodego Polaka, którego chcielibyśmy sprowadzić. Nie mamy tutaj jakiegoś takiego, wiecie, reprezentanta Polski, którego moglibyśmy tutaj sprowadzić. No chyba że. E, zobaczymy sobie jeszcze jednego zawodnika, który gdzieś tam chodził nam po głowie. Oczywiście to nie będzie teraz tak młody, fantastyczny piłkarz. E, fantastycznie. Natomiast powiem tak, no, finansowo na pewno e, to jak wyszło z tym wychowankiem, no to to jest. To, to, to nie jest z, z, zła sprawa, nie. Natomiast ten Benedyczak to my nie wiemy w ogóle, jak on wygląda. E, zobaczmy, czy on. No tu nic o nim nie wiadomo w ogóle. Prawy pomocnik, lewy pomocnik, ale to jest, to jest taka totalna niewiadoma, nie, yy, więc, yy, bo to jest ten piłkarz, czekajcie, Benedy, bo to jest zawodnik obecnie, takie jest Parmy. Yy, no i co, no i tutaj pójdziemy po kota w worku, w sensie to jest reprezentant polski, no ale tyle o nim wiemy, nie, reprezentant polski. Więc zawodnikiem, po którego uważam, że powinniśmy pójść, jest Adamu. Bo to jest dobry, rezerwowy na nasz poziom, którego można wypożyczyć. I to jest ewentualny ruch, który powinniśmy zrobić w tym momencie najbardziej sensowny. Lub też pójść po piłkarza, którego śledziliśmy całą tę karierę, czyli tego Argentyńczyka, który był tutaj z nami przez cały czas, kiedy go obserwowaliśmy. Porozmawiajmy, zobaczmy, bo to wydaje się być gościu, po którego powinniśmy sięgnąć. 22 miliony. Oni chcą Sigura. No nie. 23 miliony. I to będzie takie uzupełnienie na e, te pozycje boczne, ofensywne, na wszystkie pozycje tak naprawdę, które potrzebujemy z przodu. E, on może zagrać też na boku, więc może się okazać, że za niedługo to będzie piłkarz, który nam Frankowskiego wykurzy, bo fizyczność ma taką, że na tym boku on powinien sobie bez problemu poradzić. To jest piłkarz, którego śledziliśmy długo bardzo. E, więc wiemy, jak, jak on tutaj wygląda. I jest to taki transfer, e, uważam, sensowny z punktu widzenia tej kariery. E, Trzyletnia umowa, spoko. Yy, brak klauzuli od, odstępnego, spoko. Yy, akceptujemy sobie oczywiście to w ten sposób. Yy, płacimy za niego 23 miliony, tak? Yy, więc 2, 3, raz, dwa, 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 kcyk, cyk. Yy, dzielimy na 10. To nam daje oczywiście 4600 bonusu. Nie ma problemu z tym. Więc tak. 2, 4, 600. Pyk. No i uważam, że to jest dobry trans Uważam, że to jest naprawdę fajny zawodnik. Eee, I teraz tak, żeby nie było, bo wiem jakie pojawiły się komentarze, zrobiłem bardzo źle, popełniłem błąd i mogę jedynie powiedzieć, że zepsułem tutaj bardzo dużo. Eee, czy jestem z tego powodu zadowolony? Nie. Ale czy jest powód. Jak, czy, czy jest sposób, żeby to odkręcić? Nie, w sensie mógłbym w pewnym momencie, nie wiem, przerwać nagranie e, i zacząć sobie od nowa w sensie, i, i, i cofnąć się w sejwie, e, bo na pewno gdzieś jest moment, w którym mógłbym to naprawić, ale to nie o to chodzi, e, bo jakby byłoby to totalnie nieuczciwe. Więc czasem w tych karierach tak bywa e, i, i tyle, no jakby no, nie jestem z tego powodu zadowolony i, i nie będę was oszukiwał, no ale... Yy, już tego nie zmienię, tego nie naprawię, naprawić próbowałem, nie wyszło, po prostu wpadłem w tą spiralę i wyszło gorzej tu, tak jak E, się czasami wpada w różnego rodzaju spirale i, i albo się wykręcisz, albo jest tylko gorzej. I tak było w tym przypadku. Dobrze, słuchajcie. E, na sam koniec tego odcinka e, chciałbym jeszcze zrobić jedną rzecz, a mianowicie przyjrzeć się planom treningowym. E, no niestety Wojciech Szczęsny tutaj nam idzie w dół. E, natomiast w tym momencie uważam, że e, ściągnięcie bramkarza mu do konkurencji nie było najlepszym rozwiązaniem, na które mogliśmy pójść, więc e, dlatego też nic z tym nie zrobiłem, mając świadomość tego, ale uważam, że on jeszcze do końca sezonu jest gość którego potrzebujemy tutaj. Teraz tak, na tobie nam zależy chłopie, więc na razie robisz sobie to. Ty wracasz na prawego pomocnika, no i wracasz na poziom, który nas interesuje, no i dajemy tobie to, żebyś jak najdłużej się starzał. Ty gościu, rób to, co robisz. A na PP dasz radę? No nie, no to rób to, co robisz tam. Dobra. Ty. Możesz sobie zrobić to. Dalej. Ty nas nie interesujesz. Jeżeli chodzi o ciebie, to już tutaj to zostawiamy. Ale tak naprawdę na wszystkim będziesz miał tyle czasu. Więc popracuj nad słabszą nogą teraz. OK. Jeżeli chodzi o ciebie, kolego, to ja bym chciał, żebyś ty popracował nad pracowitością. Żebyś był w stanie tą prawą stronę nam trzymać góra-dół. Jeżeli chodzi o ciebie, no to tutaj plan rozwoju. Żebyś jak najszybciej wbił te 80. Ty sobie rób to, co tam sobie robisz. Teraz tak. Sigur. No, to robisz to co trzeba. Jeżeli chodzi o ciebie, KIS, 7 tygodni, wszystko zajmuje tyle samo. Wysoką, wysoką masz, to cały czas przechwytującego ciśnij. Jeżeli chodzi o ciebie. Mm, to. Robisz to. Ty się przerzuć teraz na to, żebyś trochę nowego impulsu dostał. Yy, baran lecisz na SP. No, ale tak naprawdę tym baranem. Nie musimy rotować do tego SP, więc trochę się zmieniło, ale to nie jest problem. Nie, nie, nie zaboli go, że tam popracował. Jeżeli chodzi o Milika, to dajmy ci. Pff, cokolwiek tak naprawdę. Zmiana na SN N może mu zmienić pozycję. Znaczy, może go podratować trochę, nie zmieni mu nic. No to nie, no to ty zostajesz tutaj, Arek, i u nas, u nas masz być złodziejem bramek. Ty. Napastnik. Gra na szpicy, może teraz, co? To ci dajmy. No, i dobra, tak to mamy zrobione. Co więcej, no, ty się już nam nigdzie nie ruszasz w takim razie. No, i dobra, słuchajcie, gorzko słodki smak końcówki tego okna transferowego, bo problem jest taki, że mamy genialny zespół. Zespół mamy najlepszy w tej serii, nie? Co do tego nie mam wątpliwości, ale wiemy o ile lepszy mógł być. Czy to z tym młodziakiem, którego yy, sprzedałem w pogoni za Wilkiem, czy to z samym Wilkiem. Natomiast uważam, że koniec końców jest to drużyna, która naprawdę jest drużyną topową. I ja osobiście stawiam nas e, w, gronie skrajny, w gronie absolutnych faworytów do tego, e, żeby zdobyć ligę e, konferencji. Takie tak jest moje zdanie. W sensie no. Naprawdę wyglądamy tak dobrze, że nie ma innej opcji, żebyśmy zdobyli tą ligę konferencji i, yy, i nie, widzę, nie widzę innej możliwości. Słuchajcie, mając taką drużynę, nie? W sensie nie wiem, kto w tej lidze konferencji gra. Zobaczmy. Ale uważam, że naprawdę mamy papiery na to, żeby to zrobić. No, patrzymy na naszą grupę, to, to, to w ogóle nikt nie powinien mieć podjazdu. Jest Manchester United, oni mogą sprawić nam problemy. Nicea uważam, że nie powinna. Tutaj Braga może, bo to jest silny symulacyjnie zespół, ale tak to nikt nie powinien. Tu... Nikt nie powinien tu. Nikt nie. No, może Galata Saraj, tu. Torino bywa mocne, ale słuchajcie. Wątpię, żeby którykolwiek z tych zespołów miał tak mocną jedenastkę jak my. Nie wierzę w to, szczerze powiedziawszy. No i zobaczymy, co przyniesie ten ostatni sezon kariery rakowem. Gramy teraz z Legią Warszawa na wyjeździe. Znamy też tego chłopaka, ale on nas nie interesuje. Słuchajcie. Mam nadzieję, że będziecie mimo wszystko. Śledzili do końca nasze perypetie tutaj. Liczę na to, że to mimo wszystko będzie sezon um, absolutnie najlepszy. Mam nadzieję, że będziemy teraz z tą ligą przede wszystkim jechali w ogóle bez pytań. E, I tak to powinno wyglądać, jak wyglądało to od początku sezonu. Jeżeli chodzi o to spotkanie, drobny odpoczynek przyda się obrońcom. Chociaż nie, wydaje mi się, że damy radę. E, więc tak naprawdę. Um, jedyne co zrobimy, to Frankowski wskoczy za Kamińskiego, żeby ten odpoczął. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym meczu przy Łazienkowskiej. Wygrywamy 1-3. I tak to powinno wyglądać, słuchajcie. Po prostu oranie tej ligi. I, I to jest to, co powinno być przez cały sezon. No bo, zobaczcie, już teraz zaczynamy mocno. 7 meczów, 7 zwycięstw. I tak to ma być. I mam nadzieję, że tak będzie do końca. Że może będziemy niepokonani. Kto wie, zobaczymy. Zadziwam, dziękuję. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu.